Cześć, witam Was w moim vlogu, w moim najnowszym vlogu. Jestem w Zwardoniu, stacja narciarska Zwardoń Ski na małym Rachowcu. Dzisiaj mamy 7 stycznia, weekend powiązany ze Świętem Trzy Króli, dlatego też postaram się w tym vlogu pokazać Wam, jakie warunki są właśnie w weekend powiązany ze Świętem Trzech Króli. We vlogu postaram się Wam opowiedzieć, jakie tu są warunki, jakie tu są ceny, gdzie tu można zjeść, za ile tu można zjeść i czy są duże kolejki do wyciągów. Także zapraszam Was na mojego vloga ze stacji Zwardoń Ski w Zwardoniu na Małym Rachowcu. Narciarskiej na Rachowcu mamy do dyspozycji w zasadzie dwie części składowe. Mały Rachowiec i Duży Rachowiec. Na Małym Rachowcu mamy, tak jak widać za mną, czteroosobowe krzesło do Pelmajera, szybkie, sprawne krzesło z taśmą najazdową. Przy tym trasa czerwona o długości 900 metrów, u góry mały kawałek też niebieski. Na dole mamy też małego baby lifta z trasą zieloną. Oprócz tego jest jeszcze Duży Rachowiec, niestety od 2017 roku nieczynny, z tych samych względów, z których Szczyrk był długo nieczynny, czyli nieporozumienie właścicieli terenu. Tam jest do dyspozycji stary, ale dobry dwuosobowy orczyk, tamte tereny też nie są naśnieżane, ponieważ przez wiele lat, kiedy one jeszcze były czynne, było to po prostu niepotrzebne, bo tam zawsze był śnieg. W Zwardoniu panuje specyficzny mikroklimat, który właśnie pozwala na zrezygnowanie właśnie z tego naśnieżania. Tam są do dyspozycji trasa czerwona i krótka trasa niebieska. Sumarycznie tutaj mamy chyba około 2 km tras, więc naprawdę warto, szczególnie przy takich warunkach jak są dzisiaj, to myślę, że tutaj się można spokojnie wyjeździć. Oprócz głównej czerwonej trasy, w górnej części mamy jeszcze dwa odcinki niebieskie po lewej i po prawej stronie od głównej trasy, więc góra też mamy jakiś fragment koloru niebieskiego. Są to generalnie fragmenty po około 150-200 metrów. Ja już jadę w dół, żeby Wam jeszcze pokazać warunki. Tutejsza czerwona trasa nie należy raczej do tych takich ciężkich czerwonych tras. Jest to raczej taka fajna, rodzinna tutaj trasa.
Jadę już wyciągiem krzesełkowym na górę. Czwórka, sprawna czwórka do Pelmajera z taśmą najazdową. Słuchajcie, trzeba jeszcze trochę powiedzieć o cenach. O warunkach już było. O tym, jakie są trasy, jakie są wyciągi, to trzeba też powiedzieć o cenach. Cały dzień jazdy to jest 9 dyszek. Za 3 godziny zapłacimy 7 dyszek. Są także dostępne karnety poranne i popołudniowe. No i niestety ta okropna muzyka na stoku, ja jej bardzo nie lubię, no w Zwardoniu niestety, niestety takowa jest. Ceny, patrząc w skali sąsiednich ośrodków, są tutaj naprawdę przystępne. Warunki są dobre, trasa fajna, tylko szkoda tego dużego rachowca, ale myślę, że naprawdę warto wjechać tutaj właśnie do Zwardonia. Tutaj, tak jak już mówiłem, górna część trasy jest trasą niebieską, dolna część trasy jest trasą czerwoną. Tak jak już mówiłem, zobaczcie, stok na dużym rachowcu, nienaśnieżany, dwuosobowy orczyk. Widać, że ludzie tam próbują podchodzić, ale no jeszcze jest za mało śniegu. W tym roku na pewno w ten wyciąg tam ze względów, tutaj proceduralnych, że tak to grzecznie ujmę, nie ruszy. Odpinam sprzęt. Przyszła już pora obiadowa, więc czas sprawdzić, co w ośrodku Zwardoński można na obiad przekąsić. Ja udam się teraz do skarczmy, tutaj chyba to się nazywa Swojskie Klimaty. Opowiem wam, co tam można zjeść i za ile. Karczma Swojskie Klimaty u góry w stacji narciarskiej Zwardoński. Co i za ile tu zjemy? Mamy śniadanie, jajecznica na maśle z 3 jajek, pieczywo to jest dyszka, ostypek z żurawiną, sztuki 2 to jest też dyszka. Możemy zjeść pierogi ruskie za 22, żurek i kwaśnica z płatką za 12, grzybowa za 15. Mamy też opcję zupy dnia, czyli codziennie innej za dyszkę. Schabowy z ziemniakami, kapustą zasmażaną 29, placki ziemniaczane z gulaszem i surówką 35. Placki ziemniaczane z sosem grzybowym 28, na przykład strąg z pieca, frytki, surówki to jest już koszt 38 zł. Teraz jeszcze z napoi. Czekolada na gorąco jest 12, herbatka z cytrynką 7, dla fanów czegoś mocniejszego grzaniec to jest dyszka. 50 wódki to jest od 4 do 7 zł, no ale to już dla fanów czegoś mocniejszego, czyli sami widzicie, że tutaj karczma Swojskie Klimaty jest, no, za tanie pieniądze można zjeść, powiem wam, bardzo, bardzo smacznie, porcje są duże, więc jeżeli będziecie w stacji narciarskiej Zwardoński, to wpadajcie właśnie tutaj.
Jak sami widzieliście, warunki ciemnostoku są dobre, jest twardo, jest stół. Aromatki w nocy dosypały, więc jeszcze do tego doszedł sztuczny śnieg, świeży opad, wszystko zmroziło i naprawdę warunki są dzisiaj perfekcyjne.